Co wydarzyło się w Płocku, Polsce i na świecie? Przekrój tygodnia to nowa wspólna audycja KRDP FM i Petro News, w której posłuchacie opinii lokalnych polityków na tematy ważne dla każdego z nas. Emisja w każdą sobotę o godzinie 12.10. Zapraszamy. Przekrój tygodnia. Dzień dobry, Agnieszka Stachurska. Witam Państwa w programie Przekrój tygodnia. A moimi gośćmi są dzisiaj po raz pierwszy u nas Aneta Pomianowska-Molak, dyrektor Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta. Dzień dobry, witam. Wioletta Kulpa, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam serdecznie. Tomasz Kominek, Polskie Stronnictwo Ludowe. Nie po raz pierwszy, witam serdecznie. Oraz nasz gość specjalny, pan Jerzy Skarżyński ze Stowarzyszenia Starówka Płocka. I Płocki Komitet Rewitalizacji. I nie po raz pierwszy. Dzień dobry. Też nie po raz pierwszy. Przy okazji bardzo gratulujemy tegorocznej 20. już zbiórki na rzecz odnowienia nagrobków na cmentarzach płockich. No rekordowa kwota, jak słyszymy. No prawie 57 tysięcy, jeszcze jedna puszka do liczenia ze Szkoły Podstawowej nr 17-20, ale to nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie kochani płoczanie, to trzeba powiedzieć. Rzeczywiście wyjątkowo hojni ilości tak zwanych drobniaków, coraz mniejsza, także coraz większe nominały. Zobaczymy, co będzie z tego można zrobić. Na pewno wydamy co do grosza wszystkie pieniądze zgodnie z tym, co powiedzieliśmy płoczaną. Natomiast taka ciekawostka dla Państwa, koszty zorganizowania kwesty 0 zł, jak zwykle od iluś lat. I to jest ewenement na skalę polską, wręcz powiedziałbym. 0 zł, proszę Państwa, nic nie kosztuje. Oczywiście ktoś tam coś zawsze, ale to nie obciążamy tego kosztami. Tymi kosztami i kwestii. Przede wszystkim podziękować wolontariuszom, którzy właśnie, tak ja mówię, proszę Państwa, zaangażowanych ponad 170 osób, prawie 130 kwestarzy Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, dzieciaki, którzy nam pomagali w sztabie akcji. Cudowna sprawa, rzeczywiście atmosfera. Akurat dwóch kwestarzy tutaj mam i chciałem podziękować. Puszki sowite Państwo przynosiliście. Cieszę się bardzo z tego. A my się cieszymy, że możemy dołożyć chociaż taką małą cegiełkę do rekonstrukcji tych grobów, które naprawdę zasługują na to. No więc, proszę Państwa, jeszcze taka ciekawostka, tu chciałem powiedzieć też w związku z tym, że to już 20, będzie takie podsumowanie w postaci książki. Pani Wiola już wie, sprawę zna, książkę, która będzie mówiła o 20 bohaterach, rodzinach, gdzie mieszkali, czym się trudnili, z jakich rodzin pochodzili. Fantastyczna książka, no i oprócz tego będzie jeszcze też Panteon Żołnierzy Niezłomnych omówiony z tym wszystkim, czyli 20 życiorysów. Niektóre rzeczy nawet nie śniło się fachowcom o tej sztuki. Na razie nie zdradzam tajemnicy, tylko powiem, że dotyczy to Michała di Lauranza, słynnego malarza, i jeszcze innych masy ciekawych rzeczy. Także jeszcze raz tu naszym dwóm kwestarzom. I teraz czekamy, chcemy wydać tą książkę w lutym. Mam nadzieję, że się uda. Chodzę teraz i proszę o pieniądze. Mam tutaj już z PKN-u dostałem pieniądze. Znaczy dostaliśmy zapowiedź, że będą. Kurię Diecezjalna Płocka dołożyła PSS-y. Każdy grosz na wagę złota. Książka będzie fenomenalna. Piękne wydanie albumowe. Chcemy tą książkę rozdawać podczaną. Nie będziemy jej sprzedawać, bo dopytują się właśnie o tych naszych bohaterów wydobytych ze zbiorowej naszej takiej niepamięci. Te groby, których robiliśmy. Ale to tylko tyle. Mieliśmy o czym innym rozmawiać. Ja przepraszam. Tak, właśnie, ale, to jest temat nie, oczywiście, ale to jest temat spójny właśnie z dzisiejszym. Ponieważ podczas październikowej sesji Rady Miasta jednym z tematów był program rewitalizacji miasta, właściwie ocena jego funkcjonowania. Obecnie ten program rewitalizacji zakłada realizację 40 przedsięwzięć podstawowych i 32 pozostałych. Te wszystkie one mają zakończyć się do 2030 roku, a wśród nich takich podstawowych jest między innymi budowa sali koncertowej i zagospodarowanie placu Nowy Rynek w Płocku, co ma zakończyć się zgodnie z planem do 2027 roku. Do 2023 ma zakończyć się natomiast adaptacja budynku przy Tumskiej 9A na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury. Ten materiał dla radnych był faktycznie bardzo obszerny. Ja zapoznałam się z nim dość szczegółowo, aczkolwiek te szczegóły trudno jest spamiętać. Ja chciałabym natomiast Państwa zapytać o taką subiektywną ocenę. Jak oceniacie ten program rewitalizacji, jego funkcjonowanie, czy on w ogóle spełnia swoją rolę? I ponieważ mamy tutaj przedstawiciela Urzędu Miasta, to bardzo proszę Pani Aneto. Szanowni Państwo, rewitalizacja to
myślę, że tu wszyscy wiemy, to jest długotrwały i bardzo złożony proces. Zaczęliśmy działania dawno temu, bo już prawie 12 lat temu, 2005 rok, pierwszy lokalny program rewitalizacji powstał. Od tamtej pory myślę, że w mieście wydarzyło się wiele. Zaczęliśmy od prac najpierw typowo remontowych, inwestycyjnych. Teraz od 3 lat, 4 prawie, podejmujemy działania prospołeczne, żeby mieszkańców również skusić do tego, żeby powrócili na Starówkę i do Starego Miasta. To nie jest problem tylko Płocka, niestety wyludnianie się Starówek. Potykamy się z miastami, z prezydentami i przedstawicielami miast różnych i wszędzie ten problem się pojawia niestety. Trudno jest odwrócić tą tendencję, która wiele lat temu się pojawiła, gdzie na obrzeżach miast powstawały nowe miasta, w cudzysłowie oczywiście mówiąc, gdzie było tak na dobrą sprawę wszystko. Dzisiaj musimy tą tendencję odwrócić, znowu skusić mieszkańców do tego, żeby chcieli zamieszkać w centrum. Podejmujemy przeróżne działania. Ostatnie 2 lata to są gro środków idzie na działania inwestycyjne w tej centralnej części miasta. Powstają nowe mieszkania, ponieważ wiemy, że jeżeli mieszkańcy Płocka przeniosą się, czy to będą mieszkańcy Płocka, czy to będą nowi mieszkańcy, którzy u nas będą chcieli się zasiedlić, to potrzebują miejsca do tego, więc dużo działań podejmujemy w tym kierunku. Na Sienkiewicza powstała naprzeciwko więzienia jedna kamienica, tutaj w centrum teraz powstały kolejne 2 wyremontowane kamienice. MTBS będzie za chwilę remontował kolejne kamienice na Sienkiewicza. Patrząc od ulicy Sienkiewicza, to te po lewej stronie od pasażu Kaczmarskiego. W związku z powyższym chcemy, żeby mieszkańcy pojawili się w mieście. Mamy, może to nie jest kłopot, ale wyzwaniem dla nas jest sama Starówka, ponieważ większość tych kamienic na Starówce to są kamienice prywatne. Nie mamy instrumentów prawnych, żeby zmusić prywatnego właściciela do tego, żeby stan tych kamienic techniczny poprawił, żeby otworzył je dla mieszkańców. Kamienice, które są własnością spółek miejskich, są zasiedlone, natomiast prywatne niestety jeszcze oczekują na remont czy działania. Wierzę w to, że jak tych mieszkańców ściągniemy do centrum, ta Starówka nam ożyje. Ja sama jestem mieszkańcem Starówki od urodzenia, w związku z powyższym najpierw mieszkałam na Grodzkiej, teraz mieszkam na Kwiatka i wiem, jakie to jest dobro. Wszędzie jest blisko, tu się toczy życie tak na dobrą sprawę, całym latem, całą wiosną. Wszystkie wydarzenia odbywają się na Starówce i ja sama gorąco zachęcam każdego, żeby jeżeli ma taką możliwość, żeby na tej Starówce mieszkał. W związku z powyższym mnie do tego nie trzeba przekonywać, że to jest pierwsze podstawowe zadanie, które powinniśmy realizować w mieście. I tak właśnie w tym kierunku idziemy. Staramy się bardzo. Wiele imprez odbywa się na Starówce. Agencja Rejestracji Starówki, która została powołana wiele lat temu, kiedyś to była Miejska Agencja Rewitalizacji, tak zwany MARS, teraz jest ARS. I ona teraz tak naprawdę pełni swoją funkcję. Ona, jej działania skupiają się na działaniach prospołecznych, absolutnie miękkich, po to, żeby zachęcić i pokazać mieszkańcom, że tu jest fajnie. Wydaje mi się, że zmienia się już dużo w mentalności mieszkańców Płocka. Wiele osób, zwłaszcza wakacje to widać, wiele osób korzysta z dobrodziejstwa Starówki, korzysta z nabrzeża, korzysta z ulicy Tumskiej, korzystają z kawiarenek, korzystają z odpoczynku w tym miejscu. Ale jeszcze myślę, że długa droga przed nami, bo to jest długotrwały proces i działania, które podejmiemy, liczę, że przyniosą oczekiwany efekt i założony cel, który postawiliśmy sobie na początku. Ożywić naszą płocką Starówkę. Panie Tomaszu. Pani redaktor, szanowni państwo, ja jeszcze ad vocem, to jest popularne słowo podczas obrad sesji Rady Miasta, do pana Jerzego, jeżeli uzna pan, że delegatura Urzędu Marszałkowskiego i Samorządu Województwa mógłby dołożyć małą cegiełkę do tej publikacji, o której pan mówił. Byłbym bardzo wdzięczny. To ja zapraszam po 11 listopada do siebie, to już poza anteną będziemy na ten temat mogli spokojnie porozmawiać. Natomiast trudno nie zgodzić się w temacie takim, że rewitalizacja to jest proces długotrwały przywracania do życia, bo proszę zwrócić uwagę, że samorządy, ja nie mówię tu tylko o Płocku, ale generalnie o samorządach, przez wiele lat odchodziły od serca miasta, a sercem miasta każdego, w moim przekonaniu, jest Starówka.
Więc teraz dochodzenie do tego, żeby to serce w pewien sposób zrewitalizować i przywrócić do odpowiedniego działania, no to na pewno jeszcze wiele kadencji samorządów przed nami. No po to, żeby tak na dobrą sprawę odnalazły się i znalazły się odpowiednie finanse, żeby te serca zrewitalizować. Natomiast tym miasta będą pewnie w przyszłości bogate, im te starówki będą prężniej rozwijały się. To jest taka nie tylko myślę, że moja ocena, ale patrząc na pewne samorządy, które mają niezłe budżety, znacząco przewyższające nasze możliwości i przede wszystkim mają inwestorów zewnętrznych, prywatnych, dużych przedsiębiorców, duże możliwości deweloperskie, to widać, że wszyscy skupiają się właśnie na tej konstrukcji tak naprawdę i przywróceniu, ożywieniu starówek. Ja tu za przykład już kiedyś w tej studiu rozmawialiśmy na ten temat, podaję oczywiście Gdańsk, tak? Bo tam jak idziemy przez starówkę, to widzimy potężne środki finansowe, środki finansowe, zarówno miasta, jak i powiedziałem prywatnego biznesu, które no, budują ciągle te kamienice. No my oczywiście możemy liczyć na tyle, na ile możemy i tak jesteśmy w bardzo dobrej sytuacji i kondycji finansowej, biorąc pod uwagę te 100-tysięczne miasta, które gdzieś tam nas otaczają. Natomiast faktem jest, że musimy prężnie przyglądać się, wymyślać też nowe, ciekawe koncepcje celem rozwoju tej nie tylko starówki generalnie, bo w mojej ocenie każdy z tych starych osiedli to są obszary do zrewitalizowania i nie tylko w kontekście budynków komunalnych, ale również tej rewitalizacji miękkiej, społecznej i tak dalej. No, sami wiecie Państwo, jak to wygląda chociażby u mnie na osiedlu, na którym ja zamieszkuję. Natomiast prawdą jest, że powinniśmy być dość dobrze obrotowym samorządem, to znaczy móc czerpać te środki finansowe z każdej strony, to znaczy nie tylko z budżetu miasta, ale również z budżetu samorządu wojewódzkiego. Mamy takie mini programy, które wnoszą pewną cegiełkę do całości, ale również programy rządowe. Pewna współpraca z wieloma zakładami, z którymi możemy współpracować i w mojej ocenie no, gdzieś pole do takiej dyskusji jest, co my możemy zrobić i w jaki sposób my możemy, przepraszam za słowo, ale wymóc na prywatnych przedsiębiorcach i zmotywować ich do tego, no, żeby wraz z jakby zachęcią też poszły odpowiednie środki, żeby rewitalizować to miasto. No, powiem szczerze, że ta sesja ostatnia, na której rozmawialiśmy, to była jedna z nielicznych sesji, gdzie ja w pewien sposób aż nadto pokazałem emocje w tym punkcie sesji, ponieważ bardzo mi zależy na tym, żebyśmy zawsze, jeżeli mamy taką możliwość i ktoś chętny zgłasza się do tego, żeby móc zrewitalizować jeden, drugi, trzeci obiekt, to wykorzystali to w trybie natychmiastowym. Tak? I ja jeszcze raz zwrócę się, bo po prostu jest to gdzieś tam moje oczko w głowie. To jest kropla w morzu, tak? ale mi osobiście na tym zależy, żebyśmy jak najszybciej dopięli temat kolegialnej 4, żebyśmy jak najszybciej dopięli temat kolejowej, czyli starego młyna. Po co? No, po to, że mamy odpowiednie narzędzia, na dziś mamy odpowiednie 5 minut, żeby małą cegiełkę, podkreślam małą cegiełkę, ale myślę, że ważną, potrzebną na najbliższe miesiące po prostu no, gdzieś tam włożyli na tyle, żeby móc się pochwalić w kontekście zrewitalizowania akurat tych, a nie innych obiektów. Myślę, że to będzie z korzyścią dla mieszkańców, dla miasta, dla samorządu jednego, dla samorządu drugiego i w pewien sposób też odciążymy budżet miasta, tak? Natomiast no, trudno tu się nie zgodzić z panią dyrektor, czy generalnie z taką teorią dotyczącą tej rewitalizacji, że naprawdę, jak to niektórzy powiadają, jeszcze dużo wody w Wiśle musi upłynąć, zanim my zrewitalizujemy tylko serce, czyli tylko starówkę, a warto popatrzeć też szerzej, bo ja już oczywiście wiecie Państwo, że mogę skierować swój wzrok na Radziwie, ale nie tylko, te wszystkie stare osiedla, mamy ich 21 łącznie, ale są stare osiedla, które wymagają też rewitalizacji społecznej i tej miękkiej, bardzo dużo, tak, nie tylko budynków komunalnych, powtarzam się, ale to jest bardzo istotne. I dobrze, że na ten temat rozmawiamy, bo myślę, że przez no, najbliższe kilka kadencji naprawdę będzie co robić w samym centrum, w samym sercu, czyli na starówce. I bardzo dobrze, że zachęcamy do odwiedzin, do zamieszkania na starówce. No miejmy nadzieję, że oprócz jakby tego, że dziś możemy zachęcać również, to jakby pełna zgoda, jeżeli chodzi o panią dyrektor, znajdą się dodatkowe źródła finansowe, gdzie będziemy mogli tak prężnie się rozwijać, jak te większe samorządy, które wspomniałem. No moim ukochanym jest Gdańsk, jeżeli chodzi o ten cały proces i tyle. Jeśli mogę słowo
słowo tylko, to a propos takich miast, to jeszcze Sopot jest takim przykładem. W 96 roku rozpoczęli rewitalizację. Ale Sopot jest takim doskonałym przykładem, bo 96 rok, tam były bogaty program i dla mieszkańców, i preferencyjne kredyty w bankach miasto, udało się miastu wtedy wynegocjować. I tak naprawdę jeszcze daleka droga przed Sopotem. Tak naprawdę Sopot i zaczął działać dopiero, jak w latach, Rzym teraz nisko ma 2007 rok bodajże, albo 5, pojawiło się Centrum Hafnera. W partnerstwie publiczno-prywatnym Sopot zrealizował tak dużą inwestycję i ożywiło to centrum. Nie chcę zabierać już nikomu czasu, ale bardzo możliwe. I tak kończymy pierwszą część za chwilkę, także już druga część będzie tylko dla pani. Potwierdzam, że nie będę zabierał głosu, ale bardzo możliwe, że w dalekiej, może niedalekiej przyszłości kluczowym rozwiązaniem będzie właśnie partnerstwo publiczno-prywatne, jeżeli chodzi o głęboką rewitalizację. Ale podsumowując, to uważa pan, że dobrze ten program w Płocku działa, czy nie dobrze? Ja nie jestem z tych, którzy będą się chwalić. Ja jestem z tych, którzy dążą do tego, żeby było lepiej. Natomiast kwestia jest taka, że zawsze może być lepiej, tak? Oczywiście. Tylko żebyśmy rozumieli pewne aspekty całego procesu rewitalizacji. Ja bym dziś chciał poznać w pewien sposób odpowiedź na pytanie, dlaczego globalnie wszystkie samorządy w określonym czasie, kilkanaście lat temu, całkowicie zrezygnowały jakby z serc miast. To dla mnie dziś, jako dla młodego samorządowca, jest no niewątpliwie dziwnym rozwiązaniem, tak? Natomiast... A ja znajdę na to panu odpowiedź, pani. No myślę, ja też mam że to odpowiedź. Powiem wam szczerze, że jest to dla mnie niezrozumiała i nielogiczna sytuacja. Wiele aspektów jest, które będą mówiły, bo dziś, no przecież wszyscy rozumiemy, tak, że sercem danego miasta jest Starówka. Nie wszyscy. No może, ale no to my rozumiemy, że sercem tego te miasta jest Starówka. Natomiast kwestia jest taka. Oczywiście, że możemy robić lepiej. Trzeba wyciągać wnioski z tego, co robimy i w pewien sposób przygotowywać się do pewnych elementów jeszcze lepiej niż dziś możemy. Mi osobiście brakuje kasy, ale ja nie mam pretensji do nikogo, do nas, do samorządu, do prezydenta, do ministra, do premiera. Po prostu brakuje nam kasy i chciałbym, żebyśmy znaleźli na takie narzędzia, które spowodują przypływ tych pieniędzy i dlatego taka refleksja i taki pomysł miałem, że prawdopodobnie w mojej ocenie w przyszłości będzie trzeba się opierać na partnerstwie publiczno-prywatnym, bo może być taki stan rzeczy na poziomie finansów, nie tylko polskich, ale również europejskich. No to na tym kończymy pierwszą część naszego spotkania i wracamy tuż po przerwie. Przekrój tygodnia. Dzień dobry, witam po przerwie. Wracamy do naszej dyskusji na temat rewitalizacji Płocka i oddajemy głos pani Violecie Kulpie. Dziękuję, dobrze, że mamy szansę z panem Jerzym w drugiej części chociaż. Dobrze, szanowni państwo, pani dyrektor powiedziała o tym, że no, rewitalizacja, program rewitalizacji zaczął działać w 2005 roku, że proces rewitalizacji jest długofalowy. Oczywiście, ja się z tym zgodzę, tylko że proces rewitalizacji, szanowna pani, nie zaczął się w 2005 roku, zaczął się z momentem powołania spółki ARS. Dużo, dużo wcześniej, dokładnie. Tak. Spółka ARS została powołana właśnie do tego celu, do rewitalizacji. Teraz tak naprawdę, w moim przekonaniu, rewitalizacją zajmują się wszyscy oprócz ARS-u. ARS zajmuje się projektami miękkimi, powiedzieliście państwo, ale czy tym powinna się zajmować spółka powołana do rewitalizacji w mieście? No, raczej wydaje mi się, że nie. Jeśli dostaje na to duże środki na działanie zarządu, rady nadzorczej i pozostałych pracowników, którzy tam funkcjonują, w związku z tym oczekiwałabym głębszych działań tak naprawdę, a nie budynku jako Blomby, który wybudowali nie tak dawno i stoi od roku niezasiedlony, ponieważ nie ma chętnych na kupno. To jest jedna kwestia. Jeśli rozmawiamy o wyludnieniu Starówki, to szczerze powiem tak, rozmawiajmy w ogóle w kontekście prowadzenia działań szeroko pojętych władz miasta Płocka, w ogóle wyludniania się miasta Płocka, bo to jest szeroki problem wyludniania się miasta Płocka. Każde miasto w Polsce ma ten problem. Sekundkę, niekoniecznie. Tak naprawdę ja nie zauważam w Płocku jakichkolwiek działań, ani mało tego, reakcji ze strony władz miasta, które miałyby przeciwdziałać temu procesowi. Bo jeśli my przed chwileczką mówiliśmy o wyremontowanym nadbrzeżu, to proszę mi powiedzieć, w którym momencie to nadbrzeże betonowe przyciągnie mieszkańców, jeśli nawet tam nikt nie może kupić sobie przysłowiowej smażonej ryby. Bo wybudowaliście państwo obiekt, który niestety nie służy gastronomii, która być może przyciągnęłaby tam również mieszkańców. Jeśli chcemy tam wciągnąć rodziny, które mają tam wypoczywać nad nabrzeżu, no to dobrze byłoby przygotować obiekty właśnie pod ten wypoczynek, a po prostu tego nie ma. Ktoś zapomniał po prostu o lokalach gastronomicznych, które powinny tam służyć z prawdziwego zdarzenia, jak nie wiem, smażalnie, punkty gastronomiczne, nie frytki, tylko hot dogi, tylko mam na myśli z prawdziwego zdarzenia restauracji.
To jest kolejny aspekt. Jeśli chodzi o rewitalizację i ten program, który został nam przedstawiony na sesji październikowej, powiem tak, wydaliście Państwo na papierze dużo środków, ale tak naprawdę nie widać tego namacalnie. Bo po pierwsze nie widać tego w zakresie, i przypomnę tylko, że ten materiał obejmuje czas do 18 roku łącznie, a nie 19. Nie przekłada się to w żadnej mierze na ilość mieszkańców, którzy mieliby powrócić na Starówkę. Pani o czym teraz mówi, to mówi o obiektach, które powstały, czy są zaczęte w 2019 roku. Natomiast tylko proces związany z tworzeniem dokumentacji trwał w latach wcześniejszych. I teraz w moim przekonaniu takim sztandarowym hasłem to jest Sienkiewicza 38. Po co było na siłę remontować budynek w kontekście rewitalizacji budynku zabytkowego, jeśli ten budynek nie był zabytkiem, tylko był wpisany tylko w przestrzeni? W związku z tym zastanawiam się, dlaczego na pewne rzeczy wydajemy dużo więcej pieniędzy, jeśli nie potrzeba na to wydawać. Państwo na siłę staraliście się nam wmówić, że to jest zabytek, a to nie jest zabytek. To jest budynek wpisany do ewidencji zabytków. Znajduje się w przestrzeni. Granica w terenie wpisanym do rejestru zabytków w 1959 wraz z warstwami kulturowymi. Ale nie jest zabytkiem. W związku z tym, jeśli staramy się... Pani radna, żeby w tym miejscu stał blok. Mogę, ja nie przeszkadzałam pani. Jeśli staramy się w tym miejscu jakby coś na siłę wpisywać, w związku z tym wiąże się to z dużo większymi wydatkami. Pamiętacie Państwo, jak mieliśmy przypadki w mieście Płocku, że i 12 tysięcy za metr kwadratowy Kazimierza Wielkiego 6 dokładnie tak. Kosztowało. Tutaj też mamy taki przykład, że oczywiście wartość budowy jednego metra kwadratowego jest dużo większa niż w obiekcie, który nie byłby zabytkowy. Oczywiście wmawianie mi tam, że pozyskaliśmy środki z KFM-u czy z innych źródeł, ale to też są środki pochodzące od ludzi. To nie są środki, które są z przestrzeni, że Państwo dostaliście coś za darmo. Nie ma nic za darmo, tak? To są pieniądze, które pochodzą albo z budżetu państwa, albo z budżetu miasta. No nie ma innej możliwości, chyba że Państwo zaproponujecie partnerstwo publiczno-prywatne, bo widzę, że bardzo chętnie zaczynacie w różne sfery wchodzić w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. W związku z tym, do czego dążę? Tak naprawdę te działania, które Państwo wpisaliście w ten program i jakby to sprawozdanie, które nam przedstawiliście na sesji, w moim przekonaniu nie odnoszą skutku, który sobie założyliśmy. Zresztą w sentencji, w podsumowaniu Państwo nawet to napisaliście wprost, że te działania nie przynoszą Wam oczekiwanych rezultatów, które zakładaliście. Państwo się do tego przyznaliście. I rzeczywiście to z tego wynika, czyli pytanie, czy idziemy w dobrą stronę. Pytanie, czy rzeczywiście rewitalizacja, ja nie wiem, to jest tylko i wyłącznie skupienie się na wymianie chodnika czy infrastruktury drogowej, czy rzeczywiście mówimy o tym miąższu, o tej tkance, na której nam bardzo zależy, czyli tych budynkach, które się tam znajdują i przede wszystkim o mieszkańcach, którzy powinni tam powrócić, ale nie tylko do Starówki, to naprawdę mamy głęboki i poważny problem, nie porównując się do Gdańska, Wrocławia, Krakowia, nie porównujmy się z takimi miastami. Nigdy się nie porównamy, ponieważ tam zupełnie jest inna kultura. To są miasta turystyczne, gdzie naprawdę ściągają bardzo dużą rzeszę ludzi z całej Polski i nie tylko z Polski. W związku z tym chciałabym, oczywiście byłabym dumna, tak, gdybyśmy byli rzeczywiście takim miastem turystycznym typu Kraków, czy Warszawa, czy Gdańsk, czy Wrocław, ale oczywiście stąpam dosyć mocno po ziemi i wiem doskonale, że nie możemy za bardzo błądzić w chmurach, ale dla mnie najistotniejsze jest zatamowanie odpływu mieszkańców, nie tylko ze Starego Miasta, ale w ogóle z miasta Płocka, ale realnymi, namacalnymi rzeczami, które przynoszą wymierne efekty, a nie połowiczne, które nie do końca spełniają oczekiwania i mieszkańców, i Państwa, co z tego wynika dokumentu, sami się do tego przyznaliście. Czyli jeśli realizujemy inwestycje, to może najpierw Państwo się zapytajcie, czego oczekują tam mieszkańcy. Czy oni by się czuli tam dobrze, czy chcieliby tam wprowadzić się ze swoimi dziećmi, rodziną,
bo to jest istotne, zapytanie się, czego oczekują mieszkańcy, a nie robienie czegoś na siłę, bo my mamy takie widzimisię, bo my to chcemy tak zrealizować. Jeśli Państwo widzicie, że te działania, bo to wcale nie są krótkoterminowe, to są długoterminowe działania, bo one rzeczywiście trwają od dosyć długiego czasu. Nie przynoszą Wam rezultatu, to usiądźcie w pewnym momencie, zatrzymajcie się, spotkajcie się chociażby z osobami, które mają w tym doświadczenie, spotkajcie się z mieszkańcami, którzy mają pewny wpływ na to, co jest kreowane w tym otoczeniu i wysnujcie jakiekolwiek wnioski, rozsądne wnioski, które by stanowiły podstawę do tego, w którą stronę dalej powinien iść program rewitalizacji miasta Płocka. To jeszcze ja mogę słowo na podsumowanie. W takim razie. Musimy panu Jerzemu oddać głos, bo mamy ostatnie 5 minut programu, także ja myślę, że zrobimy jeszcze kolejną część, bo myślę, to jest pani redaktor, że za krótko. Temat, który żeśmy podjęli, to jest temat nie na te 30 czy 20 nie, parę absolutnie minut. To będzie kilka. Ja powiem tylko tak, proszę państwa, tak się składa, że jeszcze nikt w Płocku nie mówił o rewitalizacji, ale podświadomie jakoś, kupując żoną spaloną, zrujnowaną, pani doktor widziała zdjęcia, pani Gala również, pan Tomek też, kamienicę, doprowadziliśmy ją do stanu świetności. Nie skorzystaliśmy nawet z jednej złotówki. To długo trwało, bo sam podstawowy remont 11 lat. 11 lat, a 20 lat praktycznie rzecz biorąc doprowadzenie do stanu taki, jaki dzisiaj jest. Ale to nie o tym chciałem mówić. Temat jest bardzo poważny. I te całe, ta cała rewitalizacja to jest, tak jak Państwo mówicie, proces straszliwie skomplikowany. Ona nie będzie miała w ogóle żadnych efektów i już pewno Państwo się domyślacie, do czego ja zaraz zmierzam. Cała nasza uroda, naszego Płocka, to jest położenie Płocka. Pani dyrektor doskonale wie, już zaczyna, o czym i pani Wiola również, o czym mówi pan Tomek też. Proszę Państwa, jeżeli nie będziemy dbali o to, by to, co, na czym stoi cała Starówka, po prostu prawie obiektów wpisanych do rejestru zabytków, czyli o skarpę, to nic z tego nie będzie. Ja dzisiaj sobie poszedłem i zobaczyłem, czy został uporządkowany oddech od poletka wodno-rozszczędzającego. Dalej tego nie ma, czyli woda, która będzie przez jesień spływała, ona nie będzie mogła swobodnie spływać, bo nie będzie tego oddechu. Nie ma tej rury 150, nie ma, proszę Państwa. Nawodnienie pod hotelem Starzyński również jest dalej jest uszkodzone. Nikt tego dalej nic nie robi. Ja się nie będę czepiał. Ja myślę, że żeby mówić o rewitalizacji, trzeba naprawdę usiąść do poważnych rozmów. Państwo tam, jeżeli ja dobrze pamiętam, tam padła taka kwota, że w latach 17-18 było 358 milionów złotych. 214. Tak, tak, ale mówię z budżetu państwo, ale wszystkiego suma summarum 358, tak. To mówił pan kierownik, tak. Michał Barski. Ja dobrze pamiętam. I tak sobie myślę, znam każdą kamienicę praktycznie, żeby na Starym Mieście i każdy kąt, każdą rurę, każdy, to nie jest, że ja się chwalę, jakoś, cholera, nie widać tego, tych 350 paru milionów złotych. A dlaczego? No nie wiem. Pewno trzeba będzie pilnie przystąpić do tego, co ja cały czas mówię i pani dyrektor, również państwo wiecie, plan zagospodarowania trzeba Starego Miasta zrobić. Jesteśmy w trakcie. Ja wiem, ja to wszystko wiem, znam dokładnie te wszystkie niuanse tego planu. Najważniejszą rzeczą to jest przekonanie Płoczan do tego, że to jest rzeczywiście najważniejsze miejsce w Płocku. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, może się komuś narażę. Proszę Państwa, tak mieszkam w takim miejscu, jakim mieszkam. I przez wakacje sobie lubię podłubać w ogródku. I podchodzą ludzie i oni przyjeżdżają do Płocka i coś z tą informacją o Płocku jest kiepsko. Ci nasi goście rozrywkowi, jak ja na nich mówię, nie mają zielonego pojęcia, gdzie są, wiedzą, że są na danej imprezie. Ja z nimi rozmawiam, robię im wykłady, oni nie wiedzą niczego. Jakieś 3 tygodnie temu pan, który przyjechał szukać swoich korzeni, bo prababka urodziła się na Kwiatka, nic nie wiedział o Płocku. Praktycznie on szukał, tylko przyszedł, bo zobaczył i tak dalej. To jest bardzo ważna rzecz. No i co najważniejsze w tym wszystkim? Naprawdę musimy, proszę Państwa, rozmawiać. Jeżeli na przykład fachowcy mówią, że to i to, no to trzeba słuchać fachowców. Jeżeli w Urzędzie Miasta Płocka jest dokument, pani dyrektor na pewno wie, o którym mówię, z 2007 roku, czyli jeszcze poprzednia ekipa go, jakby to powiedzieć, zrealizowała i mówi to i to, no to trzeba robić. Jeżeli się w dokumentach, które są w Urzędzie Miasta, mówi, żeby coś zrealizować, to zrobić to i to, a tego się nie robi,
to dlaczego się nie robi? Ja patrzę na to z, z drobiazgów takich jest Stare Miasto ułożone. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Odbywają się imprezy na Starym Rynku. Ja nie mam nic przeciwko imprezom, ale jeżeli ktoś przyjmuje rynek, czyli plac, to powinien potem zdać w takim samym stanie. Proszę Państwa, on jest straszliwie zniszczony. Ja się spotkałem z takim stwierdzeniem, no nic, to milion złotych na to przełożenie. Myślę, że więcej. Mówią to niektórzy nawet 2 miliony złotych. Proszę Państwa, naprawdę proszę mi wierzyć, Starówka zasługuje na więcej. Ja nie będę już teraz mówił, gdzie, jakie obiekty są, ale na przykład ARS, Agencja Rewitalizacji Starówki, ostatnio sprzedała kilka nieruchomości. Zobaczymy, co z nimi dalej będzie. Ja już widziałam projekty bardzo ciekawe. Zależy, który. Mówimy o Kościuszki. Ja też widziałem. To tak się składa, że widzi pani, ja też, chociaż nie pracuję w tym strategicznym wydziale, wiem i tak dalej. Ale są takie rzeczy, które... I następny temat, bardzo poważny. Przecież pan Tomek był na tym, pani Jola też, na, jak to było o górkach, żeśmy mówili. Proszę Państwa, naprawdę jest poważna sytuacja na tych górkach. To są dokumenty, które wyszły z pionu pana, pana prezydenta Dyśkiewicza, gdzie geolog mówi to, to, to i to, że tam jest zniszczona infrastruktura, że to wszystko spływa, że to wszystko pęka. Trzeba o to dbać. Skarpa, skarpa i jeszcze raz skarpa. Myślę, że jeżeli nie będziemy tego o to dbali, to... Ja mówię, jest, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Nie wiem, trzeba to też będzie, pani dyrektor, zrobić, ale dlaczego ta strefa, tak zwana specjalna strefa rewitalizacji jest tak wielka? Ja wiem dlaczego. Bo podobno ustawodawca mówił, że muszą być spełnione jakieś tam kryteria, warunki, jakieś kryteria, jakieś tam procenty, bla, bla i tak dalej. Dlaczego Płock jako jedyne miasto, i tutaj do państwa radnych, nie ma uchwały prostej w swojej... Do realizacji. Ochrania się krajobraz, panoramę historyczną. My tego nie mamy, proszę Państwa. To jest najgorsze. Chcielibyśmy, mówimy, że czerpiemy z innych miast. Kraków, ja z Krakowem jestem w bardzo dobrych kontaktach. Oni mają tak zwany park kulturowy. Myśmy kiedyś o ten temat rozmawiali. On nam daje duże możliwości, ten park kulturowy, ale jednocześnie daje nam duże ograniczenia, żebyśmy nie psuli tej przestrzeni publicznej. Myślę, że dużym ograniczeniem i ochroną tego terenu będzie miejscowy plan. Miejscowy zapisy plan, tak. Na temat miejscowych planów moglibyśmy, pani dyrektor, porozmawiać i to tak naprawdę poważnie. Natomiast mówię, czy Państwu się podoba to, co się dzieje na Grodzkiej, proszę Państwa? No przecież te budy dostają do elewacji, są wstrętne. Pani wychowała się na Starówce. One wyglądają fatalnie. Dlaczego? Następna rzecz. Mamy dwie rzeczy, które powinniśmy chronić i tak dalej. Dwie ostatnie kuczki. Ja będę wracał do tego jak bumerang, proszę Państwa. Agencja Rewitalizacji Starówki przewidziała, że będzie tam robiła inwestycje, rozbudowywała te... Stracimy jedną z dwóch ostatnich, bardzo cennych. Ktoś tam mówi, że trzeba jakiegoś powołać biegłego, a biegły przyjechał, powiedział, bezcenna rzecz. Ale ktoś mówi, że trzeba drugiego biegłego, więc my co, będziemy się przewalać tymi biegłymi, tak? Dlatego też mówię, proszę Państwa, ja najmniej czasu miałem, proponuję, żebyśmy naprawdę już tematycznie, monotematycznie zajęli się stanem budynków, infrastruktury, wyprowadzeniem tych kopciuchów wszelkiego rodzaju. To jest wyzwanie. Ja pamiętam, kiedy my żeśmy się podłączyli do ciepła jako pierwszy prywatny obiekt do ciepła. To wszyscy mówili, Boże, całym rokiem nic potem nie mogłem robić, bo wszystko mnie tak dużo to kosztowało. Nie dostałem żadnego wsparcia. To było w 95 roku, czyli jeszcze przed tym procesem rewitalizacji. I takie podsumowanie. Pani dyrektor, pani mówi o doświadczeniach. Pamiętam, że swego czasu była ileś tam razy przyjeżdżali, a to ze Szczecina przyjeżdżali, a to z Zamościa. Pamiętam, do Zamościa teraz jadę i nic Zamościa nie poznaję. No i tak to jest, jak w strefie się znajdują obiekty. Dużo by trzeba było powiedzieć na temat na przykład, to nikogo nie atakując, konsekwencji konserwatora miejskiego. Naprawdę konsekwencji konserwatora miejskiego. Obiekty, mogę strzelać, straciliśmy bardzo cenny obiekt architektoniczny, jak liceum gimnazjum żydowskie, panie dyrektorze. Aktualnie jestem święcie przekonany, ten sam los spotka ten dworek po Folwarczy naprzeciwko chemików, to jest kolejny. Ale to nie nasz miejski konserwator wydał zgodę. Nie. To wojewódzki. Ja to wszystko wiem, natomiast miejski ma pod pieczą Kobylińskiego 23. Mam dokumenty, ale dobrze, nie będziemy się przewalać dokumentami. Myślę, że trzeba usiąść na poważnie. Rzeczywiście jest to proces bardzo... No i trzeba w świadomości płockiej. Proszę Państwa, Płoczani naprawdę nie znają Starego Miasta i swojej historii. Ja nie wiem, pani dyrektor, proponuję, żeby pani swoim szefom
powiedziała, żeby może wprowadzić godzinę historii miasta. Ja nie wiem, tak, to jest takie moje. Ludzie nie znają historii. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Na Starym Mieście znajdują się bezcenne historycznie i emocjonalnie obiekty. Proszę mi powiedzieć, ile państwo myślicie, ile na tym Starym Mieście, tak pomiędzy Kwiatka a Koroną Skarpy i od Okrzei i do Placu Obrońców Warszawy obiektów ma tak zwaną swoją monografię. Nie mówię o białej karcie, która jest wpisana. No, nie odpowiem na to pytanie. No to ja wszystkie mogę mieć 6 tylko. A w takim razie, gdzie są te służby, które powinny zadbać o tę historię? Proszę państwa, na temat tych 6 możemy tutaj mówić niesamowite rzeczy. Stary Rynek 8, Stary Rynek 10, 12 mają cudowną historię spisaną. Kazimierza Wielkiego 6, Kwiatka 12 i jeszcze jedna, ja mówię z tych prywatnych, Kolegialna 12. Proszę państwa, coś niesamowitego. Wychodzą takie rzeczy związane też z książką, że tu mieszkał na przykład pierwszy fotograf, który do dzisiaj to widział Kodak, to było nic w porównaniu do tego XIX wieku. I na przykład największa darczyni, czyli kobieta, która oddała wszystko swoje. Ja nie będę mówił, ile to było wartości, ale 88 tysięcy rubli w srebrze. Stary Rynek 10. Ludwika Dąbrowska, której grób żeśmy robili. Pani wielu pani pamięta to z tymi dwoma białymi kolumnami. Proszę państwa, trzeba pokazywać poczaną. Ja kiedyś z panią rozmawiałem, trzeba taki zrobić program, pokazywać tych ludzi. I teraz powiedzą tak, przyjeżdżają tak ten pan starszy, który tam 3-4 tygodnie temu ze mną rozmawia i on mówi tak, to i to. Ja mówię, tu był pierwszy hotel Stary Rynek 8, tu była Ludwika Dąbrowska z domu Londyńska. Proszę państwa, historie niesamowite. Do tego trzeba wrócić. Ludzie będą przychodzili na Stare Miasto. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Nie byłbym sobą, jak powiedział. Ludzie potrzebują takiego, powiedziałbym, trochę takiego wyczucia genius loci, takiego ducha miejsca. Przyjechali swego czasu do nas państwo z Belgii. I wiecie co? Jak poszedł łomot, to oni szybko się ewakuowali. Ja nie mówię, żeby tego nie było. Mówię, Jezus Maria, jak to możliwe? No możliwe. To by było na tyle i długo bym rozmawiać mógł na te ja tematy. Ja obiecuję ze swojej strony, że programy, nasze tutaj audycje na temat rewitalizacji... Wróćmy do takich tematów. Będą się w tym gronie. Bo ja również nawet połowę moich zagadnień tutaj nie zrealizowałam i na pewno w wielu aspektach moglibyśmy o tej rewitalizacji porozmawiać. Ja myślę, że państwo wszyscy zgodzicie się z tym, że żeby rewitalizację w Płocku móc realizować, potrzebna jest ta świadomość historii Płocka. Bezwzględnie. Potrzebna jest ta świadomość miejsca i tego, co my tworzymy w tym mieście, jaką historię posiadamy. Myślę, że tutaj pan Jerzy jest naszym nieocenionym skarbem. Bez przesady, mamy jeszcze naprawdę fantastycznych ludzi, nawet w naszym stowarzyszeniu, nauczycieli, pasjonatów. Mamy Towarzystwo Naukowe Płockie, mamy naprawdę wiele możliwości, żeby tę historię Płocka dobrze poznać. Pani pamięta, ostatni wykład Płoczanki, która nie realizuje się w Płocku, doktor Janny Dreyer, była pani. Fenomenalna historia całego układu tego nowego miasta pruskiego tutaj. Tomek też był. Coś niesamowitego. Szykujemy teraz następną rzecz, ale to wszystko swoimi skromnymi środkami, ściągnięcie kogoś, jakoś to zorganizowanie tego wszystkiego. Myślę, że teraz ściągniemy, takie mam marzenie, oprócz tego, co byli archeolodzy, był profesor Kumor od geologii, była doktor Janna Dreyer. Myślę teraz ściągnąć fenomenalną osobę do Towarzystwa Naukowego Polskiego Stowarzyszenia Starówka Płocka, by to razem robiło, odnośnie panoram historycznych europejskich, książki wyszły, habilitacje są, możemy to ściągnąć. Myśmy rozmawialiśmy z panią Wiolą również. To trzeba pokazywać. Płoczanie powinni to wiedzieć. A jeżeli najlepszymi promotorami Płocka będą sami mieszkańcy, proszę państwa, doskonale o tym wiecie. No, nikt inny. Ja jadę do gdzieś tam na Kotlinę Jeleniogórską. Idea, a co panu coś powiedzieć, a i tak dalej, i tak dalej. Przychodzą do mnie na podwórko, to ja już zaczynam to też to robić. Musimy to robić. Promocja, promocja, promocja i jeszcze raz promocja. Naprawdę, proszę państwa, jeżeli miasto wydaje
proszę tylko nie brać, że ja to tak będę, bo to jest mój leitmotiv taki. 1 200 000 zł miasto daje na pewien event. To niech każdy przy tym bileciku dostanie zakładkę do książki. Proszę państwa, naprawdę, to. Ludzie nie wiedzą, gdzie jesteście w Płocku. I pani mówi, to jest dla nas dobre, bo jako stary pracownik to mnie, a Orlen? A ja mówię, a Mała Chowianka, a Diecezja, a Towarzystwo Naukowe Płockie, a PSS, a Krzyż Walecznych i to wszystko. I oni mówią, jak to? Ja mówię, tak to. A tutaj najlepsi architekci, Kubicki, Kamzecer i tak dalej, i tak dalej. Proszę państwa, kto by wiedział, że właścicielem hotelu de Berlin był uczeń Bacciarellego? No, kto to wie? Niestety, z tego się powinniśmy być dumni. No, to jest jak to byśmy głowy do góry nosić. To może nie jest rewelacyjna jakaś tam, nie wiadomo jaka ta architektura, ale ona świadczy o tym rozwoju. Jak ja mówię, że mamy górki, czyli klasztor podominikański, gdzie oni na tak zwanym gołym pniu zaczęli budować w 1225, mówią, zaraz, ty pomyliłeś się, 1920, nie, mówię, 1225, a prawa miejskie 20 lat wcześniej niż Kraków. Jak to 20 lat? No tak, Towarzystwo Naukowe Płockie, Kaprysy Goi, De Revolutionibus Kopernika. Słuchajcie, oni mówią, Jezus Maria, to Płock? Ja mówię, tak, to jest Płock. I jak ja cały czas mówię, cudze dobrze znać swoje obowiązek. Pani dyrektor, pani jest władna, radni państwo również, powiedzieć, że trzeba coś zrobić z tym kształceniem naszej młodzieży. I na koniec taka ciekawostka. Pędzę sobie Tumską, idzie wycieczka. Pani mówi do pani, przepraszam bardzo, proszę pana, do muzeum, to jeszcze jak muzeum było mazowieckie w Opactwie, naprzeciwko katedry. I gdzie do muzeum mazowieckiego? Ja mówię, no tam pokazuję, tłumaczę państwu tego. Potem na koniec, słuchajcie, proszę państwa, rewelacja. Pytam się ostatniego dzieciaka, z jakiego miasta jesteście? Pan Tomek, ktoś zna pani Violetę? Z Płocka. No tak. I tym takim nieoptymistycznym. Tak, a rewitalizacja, ale... to jest właśnie, panie redaktor, proszę państwa, rewitalizacja, ja mówię, tak zwana miękka. Ja pamiętam, jak ktoś zepsuł zegar słoneczny. I to będzie takie podsumowanie. Ten, który teraz stoi tam przed kamienicą, pani wie którą, też pani trochę kamienicą, co? Dawne Nowotki 9, teraz Stary Rynek 9. Tak jest, tak zgadza się? Zgadza się. No, proszę, jak ktoś tam popsuł, no i nawet wtedy pamiętam, taki dyplom dostałem fajny, zrobiłem remont, wszystko, gnomon, wszystko zaprawione, ale mówię, idę do pracy na trzecią zmianę i będzie ktoś to musiał pilnować, żeby ktoś znowu nie popsuł. No chłopaki ze Starówki, trunkowe, jak ja to mówię. Mówię, dobrze, spokojnie. Wracam po nocnej zmianie, wysiadam kwiatka, pędzę do domu na Stary Nekosie. Siedzą dwóch takich biednych, zziębniętych, trzęsie się, ławkę postawili. Ja mówię, co wy robicie? Pilnujemy, żeby naszego zegara nikt nie ruszył. I oni wiedzieli, że ten zegar był z 1793 roku, kto go postawił, a kto mu powiedział. Ja im powiedziałem, mówmy to, co my mamy. Naprawdę, przelejmy część tylko tych pieniędzy, które wydajemy na tak zwaną promocję. Ja mówię to złośliwie może, ale tak zwaną promocję na... W szkołach nikt nie musi. Chcecie? Będziemy chodzili do tych szkół, będziemy im mówili, tym dzieciakom. Ci, którzy zbierają z nami, ci, którzy sprzątają te już 40 kilka realizacji, przecież państwo doskonale wiecie, oni są tak obcykani w historii Płocka, że się w głowie nie mieści. Ale jednocześnie, no, kiepsko jest. No. Panie Jerzy, wcale pan tak mało czasu nie dostał, jak się okazuje. Dobra, przepraszam. Ale bardzo miło się pana słucha i dlatego ponawiam moją obietnicę, że na pewno pana Jerzego jeszcze zaprosimy i również, żeby porozmawiać. W tym gronie, bo to są osoby władne, wiele rzeczy załatwić. No staram się takie załatwić. No więc właśnie. Żeby tutaj nas odwiedzały dzięki bo temu. Bo i radni, pani dyrektor, naprawdę, to na dużo rzeczy można zrobić. Panie Jerzy, czas nam się kończy. Bardzo miło mi było oczywiście. Ja ponawiam swój apel o to, żebyśmy uczyli płocczan historii i takiej tożsamości lokalnej. My z panem Jerzym jesteśmy umówieni na projekt specjalny. Obiecujemy, niedługo ujawnimy coś tutaj ciekawego. Szczegóły. Tymczasem ja państwu bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Moimi gośćmi byli pani Aneta Pomianowska-Molak. Dziękuję bardzo. Pan Tomasz Kominek. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pani Violetta Kulpa. Dziękuję serdecznie. I przekochany pan Jerzy Skarżyński. Nie wszyscy kochają, ale...
cieszę się na spotkanie. Bardzo dziękuję za spotkanie i widzimy się już za tydzień. Przekrój tygodnia.